Cześć, witam wszystkich. Bardzo serdecznie, jestem Ignacy i moi drodzy, widzimy się w GeoGuessrze, a dzisiaj widzimy się o godzinie 18. Dlaczego? Bo już w tym momencie na kanale mniej więcej nastąpił wielki powrót. Zdziwieni? Zapraszam do linku, możecie po obejrzeniu tego odcinka, możecie teraz. Zapraszam Was gorąco, możecie sobie przeskoczyć, powinienem go zostawić w komentarzu albo w opisie. Mam nadzieję, że byłem tak nieprzewidywalny i dałem Wam znać. Możecie potem tu przyjść, napisać, co sądzicie o tym, jak czujecie, albo po prostu oddać się miłemu relaksowi, jaki nastąpił. Więc tak, wróciło. Wróciło, dlatego ostatnio nie było materiałów tutaj dłużej, bo przed samym startem na nowo było sporo pracy. W ogóle mapa jest od widza, to zacząłem, przepraszam, bo tak Unia Europejska dla kolegi Ignacego, przepraszam, że nie powiedziałem na początek, bo zakręciłem się, ale to podrzucam jeszcze raz, prostuję temat, że tak, od widza, więc jesteśmy gdzieś w Unii Europejskiej. To jest jakaś pustynia błędowska? To może być jakaś pustynia błędowska, czy coś w tym stylu, ciężko im powiedzieć. Coś obstawiam, bo to tak wygląda trochę, jakby to miało być właśnie jakiś... Gdzie jest w ogóle pustynia błędowska? Ja wiem, że jest w Polsce, ale... Przyznam szczerze, że sam nigdy nie byłem. Znam to bardziej dlatego, że wiem, że istnieje, to jakby zawsze jest podawane jako przykład w różnych elementach, ale gdzie owa pustynia się znajduje, to nie wiem. Ale widzę, że kolega utrudnił mi specjalnie mapę. Pustynia błędowska. W ogóle coś przycina mi, ale to być może, że ktoś tutaj w filmie coś wysyła. Przyznam szczerze, nie wiem. Chyba w Pomorskim jest pustynia błędowska. Ale nie wiem. Tak, coś przycina. Możliwe, że internet tutaj filmy przycina. Ciężko mi powiedzieć tak do końca, bo czasami jest tak, że tutaj różne osoby uploadują pliki i tak dalej. I wówczas ten materiał zaczyna mi troszkę bardziej ciąć, to znaczy GeoGuessera mi zaczyna bardziej ciąć. Ja na razie kliknę gdzieś tutaj w Polskę, bo przyznam szczerze, że nie wiem na ten moment. Ale to może być jakiś sprytny list, który po prostu wrzucił sobie tak o mnie gdzieś w środek świata i teraz ja się będę dłubał tutaj i szukał, gdzie ja się znajduję. Ale tak mi coś w serduszku mówi, że to może być to. Skoro Unia Europejska, to też nie mam za dużego pola do strzelania. Więc tak, no to może coś się działo jeszcze, bo to tak. Zarówno jak mniej więcej, no to też dużo takiej, wiecie, pracy naokoło z tym związanej. Tutaj widmo w ogóle było. Więc tak, sporo produkcyjnie pracy, ale cieszę się, już jesteśmy po sporej części, może nie po sporej części, no po takiej jednej sesji nagraniowej jesteśmy. Więc fajnie. Fajnie wrócić. To jest trochę jak z jazdą na rowerze. Człowiek tego nie zapomina mimo wszystko. Nie, no jestem gdzieś po środku trochę niczego. Ja obstawiam, że to jest pustynia błędowska. Czy ona jest tu? Schron obserwacyjny. Tak, pustynia błędowska, róża wiatrów. Tak, ja przyznam, przepraszam. Wszyscy będziecie mnie bili, gonili za to. Jakby, nie wiem, nie wiedziałem, gdzie jest pustynia błędowska. Nigdy nie wiedziałem. Wiedziałem, że taka w Polsce istnieje, ale nie wiedziałem, więc... Przepraszam z góry wszystkie osoby obrażone, przynajmniej udało mi się strzelić, że to chodziło o pustynię błędowską, więc okej, okay, cool. Lećmy dalej. Ja myślę, że to jest gdzieś w Pomorskim, ale... Co to za waluta? Ha. Da się tam zeskoczyć? Tam jest trasa, widzę. Ja jestem w Unii Europejskiej. Jaki kraj w Unii Europejskiej ma palmy? Chyba, że kumplu, zrobiliśmy jakieś terytorium zamorskie i teraz się śmiejesz ze mnie. Możemy zejść na dół, czasami się da przeskoczyć takim. O. Przeskoczyłem. O, tu chciałem zejść. Dobra. Bo na trasach jest zwykle więcej znaków, gdzie się znajdujemy. Autowia? Pliznaki. Do tyłu? Juan Carlos, to jest król Hiszpanii. Twój klucz doboru mapy. Staram się zrozumieć twój tok myślenia. Pod tym kątem dopasowywać, bo to często pomaga bardziej. Jak trafiam na sprytnych twórców map, że czasami trzeba zrozumieć ich tok myślenia. Dlaczego dają pewne konkretne mapy, a których nie.
Bo myślę, że mogłeś mi dać jeszcze Oran. To jest tam enklawa taka chyba hiszpańska, tak? W Oranie ona jest? Nie, to nie jest w Oranie, to jest jakieś inne miasto. Są takie enklawy tu hiszpańskie. Bizerta? Nie, coś innego. Dobra, GC2. Coś Juana Carlosa, no to jest to Hiszpania. M. E. I. P. N. No, dajmy środek Hiszpanii. Ja myślę, że to jest Hiszpania. Jakaś. Myślę, ale nie wiem. Las Palmas, dałeś mi tak, ona Unia Europejska. No, kurde, jak miałem taką GC3, jest. Jest. I nie byłem nigdy, oj, przepraszam. Na Wyspach Kanaryjskich nie byłem nigdy. No dobrze, dobrze, celnie, bardzo mądry sposób myślenia. Się mówię, trzeba czasami myśleć niestandardowo wraz z moimi kochanymi widzami. Rue de Paris. Okej, okay, pewnie też mi dałeś tutaj jakieś zamorskie terytorium. O, psisko zaczęło tu szczekać, cudownie. Dałeś mi pewnie też jakieś zamorskie terytorium teraz, obstawiam. I się będę głowił zaraz. Coś ścięło mi. To też równie dobrze może być południe Francji, tak absolutnie nie wykluczam. Ale może to też być... Rue Roland-Garros, Ocean, to jest ocean. I do oceanu jest ponad 200 metrów. Ocean. Jakie terytorium francuskie ma styczność z oceanem? Mają te ich wyspiarskie terytoria, styczność z oceanem, ale one są częścią Unii Europejskiej również? Czy po prostu jakby dałeś to tak kumplu, że pasuje nam to? Optical Center. Hotel du Centre. Jak to tam się czyta? Czuję, że on mi wrzucił Saint-Pierre, a może to jest... Nie, inaczej, jakby był ocean, to by nie była to Korsyka. Już sekundę pomyślałem, że skoro jakaś wyspa, to może Korsyka. Ale Korsyka chyba nie ma palm. Tak, tak coś czuję. Nie jestem w stanie się tam przedostać, nie jestem. Zobaczmy tu. Marszal Leclerc. No sprytny jesteś, kumplu, niewątpliwie. Dobra, no jest ocean. Są góry, powiem... Nie wiem, La Rochelle powiem. Ale obstawiam, że dałeś mi jakąś wyspę czy coś. Coś zrobiłeś mi ciekawego pewnie. Coś mi zrobiłeś ciekawego. Już widzę twój tok myślenia, kumplu, że on jest niestandardowy. I dałeś mi Unię Europejską, która taką Unią trochę nie jest chyba. Tak bym strzelał. Ale mogę się kompletnie mylić. Był ocean, więc daje pod część oceaniczną, nie daje pod część tą... Saleja... Nie wiem. Trochę nie wiem. Trochę nie wiem, jak tutaj to wygląda, ale zobaczymy jeszcze. Tak, dałeś mi terytoria zamorskie. Reunion, no. Już o tym myślałem chwilę, nie wiedziałem, że to jest część Unii Europejskiej. No, to był jakiś tam pierwszy strzał. Aha, widzę, że po raz kolejny mamy coś takiego. Zajrzyjmy jeszcze tutaj. Zobaczycie mi na sekundę. Przepraszam bardzo, ale trzeba było powiedzieć słowo, bo hałasowali mi bardzo za ścianą i pewnie wam przebijało, albo nie przebijało, nie wiem. W każdym razie irytowało głośnością. Znów mamy jakieś wyspiarskie terytorium.
Kurde, teraz się zabiję, gdzie ja jestem. Pewnie znowu są jakieś wyspy, z któregoś tych jeszcze mnie przenosi nie do końca tam, gdzie chciałem. No i kumplu, mój drogi. Jestem na jakimś wewnętrznym osiedlu, na jakiejś wyspie. Jakby, jeżeli już, takie na przyszłość może. Bo też niewiele osób robi te mapy. Jak już robicie mapy i chcecie jakoś tak catchy do nich podejść, kluczem nie jest stworzenie najcięższej mapy na świecie, jaką uda się zrobić i znajdźcie, gdzie jesteś teraz. Nie? Kluczem jest według mnie stworzenie mapy, która jest o tyle trudna, że masz różne tropy myśli, jakby gdzie możesz być, ale jednak jesteś w stanie zlokalizować, tak? To jest trochę jak z tworzeniem gry komputerowej. Gra komputerowa, jeżeli jest zbyt trudna i nie da się jej przejść, no to traci ona dużo swojego sensu. Gra jest fajna wtedy, kiedy daje ci to satysfakcję, że na przykład jeśli wystarczająco dużo poświęcisz w nią czasu, tak? To możesz ją wymasterować, tak? Czy jakieś tam Dark Soulsy, tak? Jakby te gry są trudne z założenia, bo trudne być mają. A wpakowanie mnie na zamknięte osiedle, na jakiejś wysepce, jakby, no, nie nadaje trudności, bo czy nadaje trudności, ale jest to taki rodzaj głupiej trudności, bo po prostu to nie mam jakby zbyt dużo pikseli, jak widzisz sam, kumplu, bo ustawiałeś to miejsce. Jest strasznie dużo pikseli, ja nie mam jakby trochę możliwości do określenia po czymkolwiek, gdzie się znajduję. No jakby wiem, że jestem na gdzieś, no gdzieś. Blachy widzicie, są dostępne. No i twierdzę, że to jest jakaś też postfrancuska wyspa, no nie wiem, powiem znowu, że może tym razem Mauritius, ale no tak, o, teraz mi dałeś Gwianę francuską, no więc no jakby cool, no ale nie cool, nie? To są wydmy te w Polsce. To mogą być te polskie wydmy. Zresztą to wygląda trochę jak Polska. Gdzie są te wydmy? Te wydmy są chyba nad morzem w takim razie. W jakim to jest parku narodowym? Słowińskim? Tak bym obstawiał, że to jest Polska i te wydmowe elementy, ale nie wiem, gdzie to jest, tutaj też w Polsce, to tak samo jak z Pustynią Błędowską. Wiem, że coś takiego istnieje, ale gdzie to jest, to nie wiem. A wróćmy na start, może cofniemy się i coś tam znajdziemy. Ojej, ja nie lubię, jak się taka rozdzielczość zrobi czasami. Wtedy szukaj wiatru w polu. O, na wydmach jesteśmy, raczej na pewno. Jakoś tak ludzie polsko wyglądają. Mhm. Jest. Tak, ja jestem między tymi dwoma jeziorami, więc jestem... O, tu. Park wydmowy gdzieś jest tutaj. Przysiółek. Szlak czerwony. No gdzieś tu będziemy. No bardziej tu byliśmy. Na starcie. Taras widokowy, tak. No dobra, w każdym razie tutaj wyszło całkiem nieźle na koniec. 9800. Bardzo dziękuję za przygotowanie mapy. Moi drodzy, ja wam również dziękuję za seans. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na kanał mniej więcej, a my widzimy się już jutro. Cześć!